Sztuczna inteligencja, AI, a rola mediów. Czy ta technologia, która wiadomo jest narzędziem, może stanowić realne zagrożenie i jaki ona ma wpływ na tworzenie wolnych mediów w kraju? Ma ogromny wpływ i może stanowić ogromne znaczenie, acz może być jednocześnie ogromnie pomocna i bardzo przydatna. Ja myślę, że, a to są to już troszeczkę takie filozoficzne wręcz dywagacje. My chyba popełniliśmy jako społeczeństwa wszystkich krajów błąd, kiedy powstawał internet, kiedy zachwyciliśmy się internetem i cudem, jaki nam przyniósł, i rzeczywiście sięgamy kciukiem po encyklopedię, które kiedyś, do których kiedyś musielibyśmy jechać nawet, nie wiem, do stolic innych krajów, żeby zajrzeć, albo co najmniej do biblioteki się wybrać. My to wszystko mamy w zasięgu ręki, sprawdzamy, możemy weryfikować, wszystko możemy robić. Jesteśmy w kontakcie, widzimy się no nie będę opisywać, bo wiadomo, do czego nam internet służy, ale jednocześnie jak wiele zagrożeń przyniósł, jak choćby, no nie wiem, kwestia Pegasus, inwigilacja, prawda? Dezinformacja, przegrane wybory przez Hillary Clinton poprzez właśnie manipulacje, które jeszcze nie były na tak zaawansowanym poziomie, jak są w tej chwili, Właśnie. przez wpływ Rosjan i tak dalej. No tych zagrożeń jest strasznie dużo. Anonimizacja ludzi w sieci, gdzie znów wracamy, wszystko zależy od ludzi i ci źli ludzie chętnie, zwłaszcza jako anonimowe te awatary występują i piszą, co chcą, prawda, obelgnie, obrazy, wszystko. Więc gdzieś dopiero teraz rządy, kontynenty właściwie, bo to jest na poziomie i Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, zaczynają się zastanawiać politycy, co z tym zrobić, jak to regulować przy jeszcze do tego wielkich firmach, które potężne zyski mają. Widzimy Elona Muska, prawda? Co robi Elon Musk w tej kampanii? Co zrobił z Twitterem, z X-em, co tam się dzieje, to gołym okiem widać, że nam te inne treści docierają, które kiedyś do mnie na przykład nie docierały, bo ja do tej bańki drugiej niechętnie przenikam, ale ona mnie bombarduje bardziej niż kiedyś, więc coś się z tym Twitterem dzieje, te algorytmy jakoś zostały poprzestawiane. I podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Znaczy, mówię, chciałam powiedzieć, przespaliśmy ten moment, kiedy można było do protestów społecznych, bo teraz każdy będzie krzyczał, bo wolność nam zabierają. Kiedy ktoś na przykład powie, nie wolno anonimowo, musimy być imieniem, nazwiskiem, to IP gdzieś, ja nie podsuwam rozwiązań, bo też nie jestem ekspertem od tego, ale na pewno w jakiś sposób można próbować to rozwiązywać i jakoś choćby zmniejszyć wpływ obelg i fałszu na nasze codzienne życie w internecie, ale będzie na pewno podniesiony krzyk, że odbierana jest wolność. Tymczasem to nie jest kwestia wolności, tylko odpowiedzialności za słowo. Niech ono będzie wolne, tylko niech ono będzie wypowiadane tak, jak my siedzimy w tej chwili i widać na nasze twarze, wiadomo, kim jesteśmy i mówimy to pod własnym nazwiskiem, na własną odpowiedzialność, to, co mówimy. I powstrzymujemy się jednak od rzucania obelg w stylu jadę samochodem, nikogo obok mnie nie ma i ktoś mi zajeżdża drogę i mówię to, co myślę, bo po prostu tak się nie robi, prawda? Jesteśmy publicznie i tak powinno być. Natomiast przespany został ten moment. Nie wiem, czy się uda w wystarczający sposób zapanować nad tym, co się wydarzyło z internetem. I obawiam się, że możemy również przespać, a nie powinniśmy, jeszcze większe zagrożenie, jakim może być sztuczna inteligencja. Bo ten przykład, który pan przytoczył, no właśnie, no, to można tam wszystko przecież sprzedać, można nas wszystkich omamić, oszukać i no, to jest po prostu jakaś zagłada intelektu, a nie wsparcie intelektualne. Mam nadzieję, że mądre głowy ustawodawcze gdzieś nad tym pracują i się zastanawiają, jak nad tym zapanować, chociaż nie jestem takiej dobrej myśli, bo świat jest pogrążony w problemach bezpieczeństwa, gospodarki, wojen, populizmu i boję się, że to gdzieś jest odkładane na jakąś dalszą półkę, do dalszej szuflady i nie zdążymy w porę zareagować, a to może być bardzo niebezpieczne. Pani redaktor, jako doświadczona dziennikarka i osoba, która była korespondentką w Stanach Zjednoczonych, chciałbym zapytać panią o opinię, obserwując to wszystko, co się dzieje w kontekście tych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ustąpienie prezydenta Bidena z walki o reelekcję, nominowanie Kamali Harris, nieudany zamach na na byłego prezydenta Donalda Trumpa, poparcie ze strony Ilona Muska.
kwestie związane chociażby jeszcze z COVID-em, bo to dalej jest jakby mocne, i dalej kwestie spinu związanego bezpośrednio z imigrantami w Stanach. Czego możemy się jeszcze spodziewać po tej kampanii i biorąc pod uwagę, jak ona przebiega, z Pani perspektywy, no właśnie, jaki będzie finałowy rezultat? Wszystkiego możemy się spodziewać i każdego rezultatu. Nie przesądzimy tego w tej chwili i obawiam się, że do końca nie przesądzimy. Jest ta polaryzacja, która... Nie uspokoiła nas Pani, niestety. Nie, chyba nie uspokoję. Znaczy, chyba nikt nie podjąłby się takiego uspokojenia, bo sytuacja jest poważna. Ta strona, która walczy o powrót do władzy, nie cofnie się przed niczym. Nawet właśnie Martin Luther King może na niego... Tak. I jest w tej tradycji amerykańskiej October Surprise, czyli taka niespodzianka, która zmienia ten game changer październikowy, który ma wpływ na wynik wyborów. Ja się obawiam, że może być kilka takich nawet wydarzeń i no choćby huragan, który my rozmawiamy, a tam teraz nadciąga huragan na Florydę. Jeżeli on będzie tak niszczycielski, będzie bardzo wiele zależało od tego, jak zareaguje władza. No tak jak u nas powódź się wydarzyła. Gdyby ta powódź wydarzyła się tuż przed wyborami, ona z pewnością miałaby skutek na ich wynik. Wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć, nikt nie cofnie się przed niczym. Szanse są wyrównane. Niebezpiecznie jest w stanie Pensylwania, który jest bardzo ważny dla wyniku tych wyborów. Miejmy nadzieję, że Polonia... Swing States, który jest kluczowy dla tych wyborów. Tak. Tak, i na który powoływała się Kamala Harris, na Polonię, która, znaczy to już jest Polonia, to nie jest ta Polonia, którą my z Green Pointu kojarzymy, czy z Chicago, to jest Polonia taka bardziej zasymilowana, dawniejsza, starsza, już wymieszana etnicznie z innymi nacjami i o zupełnie innych korzeniach. Także chyba też te 800 tysięcy to było przeszacowane nieco, ale jest spora grupa rzeczywiście Polaków, którzy identyfikują się z polskimi, Amerykanów, którzy identyfikują się ze swoimi polskimi korzeniami. Tam są na przykład górnicy. Już naprawdę dawnej, dawnej, dawnej emigracji, którzy wyjechali pracować do kopalń tam. I kopalnie, paliwa kopalne, energetyka, katastrofa klimatyczna, jak się te kropki połączy, ceny energii, to boję się, że to może sprzyjać Trumpowi, który no nie jest miłośnikiem przyznania, że świat stoi na skraju katastrofy albo już kroczy tą ścieżką. I no tutaj bardzo wiele zależy od sztabu Kamali Harris, jak do tych środowisk polonijnych, jeżeli mówimy o Polonii, dotrze, żeby przekonać do głosowania na nią, bo tu bardziej może być ten aspekt istotny niż kwestia Ukrainy choćby nawet. Tak. Która dla nas na przykład jest krytyczna w tym znaczeniu, koniecznie dla Amerykanów. No dobrze, ale jak już zahaczamy z powrotem o kwestię Ukrainy, no to muszę oczywiście o to zapytać. Zbliżają się oczywiście wybory prezydenckie także u nas. Widzimy już widocznie, że partie wystawiają coraz bardziej swoich kandydatów pod koniec tego miesiąca. A propos October Surprises, to możemy mieć October Surprises, ale u nas w kraju. Wiemy, że będzie konwencja lewicy, w której zobaczymy, czy lewica w tej formule przetrwa, czy może jednak podzieli się jeszcze w jakiś inny sposób. Wiemy, że już wkrótce Prawo i Sprawiedliwość wystawi jakby swoją własną konwencję. Padają zapowiedzi, przynajmniej plotki dziennikarskie, które mówią, że poznamy 11 albo 10 listopada już kandydata na prezydenta albo kandydatkę. Jest Pani doświadczoną dziennikarką, muszę o to zapytać. Słyszała Pani o jakiejś giełdzie nazwisk? Coś słychać na bazarku, jeśli chodzi... Na bazarku. Nie mam spisu przesłuchów, jak się Pan zapewne domyśla, oni mi nie szepczą do ucha, ale tak patrząc na nich z boku, myślę, że będzie to człowiek, który
będzie miał stuprocentowe zaufanie Jarosława Kaczyńskiego i byłabym zaskoczona, gdybyśmy go poznali już w ten weekend. Oni mają z tym problem, bo sądzę, że Jarosław Kaczyński najchętniej wystawiłby Mariusza Błaszczaka, ale on nie ma tego, jak to tam było, dorodny, okazały, czy które to było określenie? Trochę tego było, tak, tak. Ta rodzina, języki obce i tak dalej, chociaż Mariusz Błaszczak się uczył bardzo jako minister angielskiego, ćwiczył, także zrobił duży postęp. Nie wiem, czy mówi w tej chwili już lepiej niż prezydent Andrzej Duda, czy jeszcze nie, ale na pewno ćwiczył. Pani redaktor, wejdę pani w słowo, to mi trochę przypomina, jako były rekruter, taki jeden z najbardziej znanych żartów rekrutacyjnych, że idealny młody kandydat powinien mieć 30 lat doświadczenia, nie mieć dzieci, być gotowy na pracę zmianową, znać biegle 6 języków obcych, posiadać certyfikat Harvardu i oczywiście nie domagać się podwyżki. Trochę podobne do wymagań tych, o których mówił Jarosław Kaczyński wobec ich kandydata i versus ich zasobów, które tak, posiadają. Tak, ja myślę, że Jarosław Kaczyński trochę walczy ze sobą, bo on z jednej strony by właśnie takiego Błaszczaka wystawił najchętniej, bo to jest jego człowiek, on wie, że on zrobi wszystko i będzie go słuchał do końca i zawsze i odczytywał jego myśli. Natomiast z drugiej strony on z pewnością wie, że to nie jest ten człowiek taki, jak był Andrzej Duda właśnie, że można go tak przemalować, upudrować, zmake-upować i zrobić z nim wszystko i go sprzedać, bo on już ma ten bagaż swój. Tak. Więc chociaż też w tych bojówkach i różnych panterkach występował, więc pewnie i to można zrobić, ale myślę, że Jarosław Kaczyński walczy sam ze sobą. Czy posłuchać spin doktorów i tych, którzy mówią, że kogoś można wykreować, stworzyć, zbudować mu ten wizerunek od początku. Tutaj na pewno pierwsze skrzypce, tak sądzę, wiedzie pan... Nie wbiło mi się mocno w pamięć kandydata na prezydenta Warszawy nazwisko, ale kandydat był jednak prezydenta Warszawy przegrany. Nie byłby łatwy do wykreowania. Brakuje, znaczy on się tak bardziej gładko sprzedaje. Z drugiej strony Przemysław Czarnek ma ten atut, że tak potrafi dobitnie, twardo, tak jak się podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć, więc też by się pewnie mu z tego względu podobał. Będą niespodzianki, chociaż, znaczy niespodzianki, no może nie niespodzianki, bo w sensie tym, że nazwisko nam znane zostanie wysunięte, a nie zupełnie nowe, to niespodzianka nie będzie, ale... Pan Bocheński, pani redaktor? Tak jest, pan Bocheński. Właśnie, okej. Okay. Dobra. Bardzo panu dziękuję. To koleżanka realizatorka akurat nam rzuciła, także super. Dzięki, Ilona. Okej. Okay. Przepraszam, bo przerwałem. Tak, nie, to ja już finiszuję. Okay. Tak, to nie odgadnę myśli Jarosława Kaczyńskiego. Mówię, myślę, że on sam ze sobą walczy i on sam jeszcze tej decyzji nie podjął. No, a wiadomo, że to jest decyzja jego, nie spin doktorów. Oni mu tam szepczą, oni mu tam mówią, ale on się z tym sam gryzie i nie kongres będzie wybierał. No dobra, a z drugiej strony właśnie kto? Sikorski, Trzaskowski, trzecia persona, o której nie wiemy, jeden kandydat koalicji 15 października. O, to nie wiem. Pomiędzy różnymi kandydatami. Wie pani, wielu z nas pewnie bawi się w jakiś hazard polityczny, więc czy może zna pani jakieś tipy dodatkowe, które by pomogły dobrze obstawić sytuację przed wyborami? Ja myślę tutaj, że tu jest w tym sensie podobnie, że tutaj też decyzji jeszcze nie ma, więc trudno nam, znaczy możemy odgadywać, jaką decyzję w przyszłości podejmą poszczególne partie. W jednego kandydata wspólnego nie wierzę, zresztą chyba to nie byłoby... No nie wiem, może byłoby rozsądne, może nie, różnie można na to patrzeć. Partie też chcą zachować swoją osobowość polityczną i zawsze wybory są okazją do pokazania się, swoich kandydatów, więc każda będzie chciała tutaj zaprezentować i swój program i swoich ludzi. Tak jak nie było jednej listy w wyborach 15 października, tak i teraz jednego kandydata z pewnością nie będzie. Myślę, że... Jeśli Donald Tusk stwierdziłby bliżej wyborów, że istnieje zagrożenie poważne, że kandydat PiS-u mógłby wygrać, to może on rzeczywiście stanąłby do walki o ten pałac prezydencki. Ale dzisiaj mi chyba intuicja podpowiada, że jednak wskaże raczej Rafała Trzaskowskiego niż Radosława Sikorskiego. Obaj mają swoje atuty, obaj mają swoje jakieś tam mankamenty, więc
nie przesądzałabym, chociaż wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny na dziś wydaje się Rafał Trzaskowski, ale niespodzianki się zdarzają. October Surprise właśnie może nas też dotknąć. A wspomniał Pan na początku o lewicy. Myślę, że to rozstanie i chyba jest już na horyzoncie, jeśli chodzi o lewicę. Nie mówiąc teraz o kandydacie na prezydenta, ale o tych niesnaskach, które tam są wewnątrz tej trójpolówki lewicowej, że jednak to rozstanie z Razem chyba nadciąga. Jednak. Chyba okay. jednak. Wygląda na to w takim razie, pani redaktor, że czeka nas bardzo, ale to bardzo polityczna i gorąca jesień. Ciekaw jestem, co Mikołaj w takim razie przyniesie pod choinkę i czego jeszcze świadkami będziemy. Niespodzianie. Mam nadzieję, że w telewizji publicznej dowiemy się o tym więcej, między innymi przez pani programy i pani tutaj obecność. Pani redaktor, jest już 50. minuta, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, więc no dobrze, chciałem zakończyć jakoś pozytywnie, więc może zapytam, czego my obywatele możemy życzyć polskiej telewizji publicznej na teraz? Z grubej rury na pokoju. Pokoju. Tak, pokoju, możliwości po prostu pracy. Dziennikarstwo już wróciło, więc to się wydarzyło. Po prostu spokojnej możliwości pokazania widzom, jacy jesteśmy, że to, że byli oszukiwani, żeby zrozumieli, jak bardzo byli oszukiwani przez we wcześniejszych latach i że po prostu wykorzystywano ich w sposób brutalny i że my im chcemy pokazać prawdę, a swoje wybory będą podejmować oni oczywiście sami, ale niech podejmują te wybory na bazie prawdy, a nie kłamstwa. Przyłączam się w takim razie do tych życzeń. Pani redaktor, mam nadzieję, że również nasze słuchaczki i słuchacze również się do nich przyłączają. No i oczywiście miejmy nadzieję więcej pokoju i spokoju także w polityce, jak również w mediach. Szanowni Państwo, miałem ogromną przyjemność prowadzić dzisiejszy wywiad z wyjątkową gościnią, panią redaktor Dorotą Wysocką-Sznep, która debiutowała na naszej antenie. Pani redaktor, mam nadzieję, że to nie będzie jej ostatni raz. Bardzo będzie mi miło usłyszeć kolejne zaproszenie, była duża przyjemność i ja dziękuję również za ten wieczór. Pięknie się kłaniam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Przypominam, naszą dzisiejszą gościnią była pani redaktor Dorota Wysocka-Sznep. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą.